Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galazak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. Dzisiaj zamierzam zrobić specyficzny challenge, mianowicie zagrać samymi chłopami. Nie wiem, co z tego wyjdzie, powiem szczerze, nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie, ze względu na fakt, że szukało mi dosyć długo rozgrywkę i znalazło mi FFA z 5 osobami, więc no nie urywa to głowy, powiedzmy sobie szczerze. No więc trudno powiedzieć, jak to tak naprawdę będzie wyglądało i co z tego wyjdzie. Ale no spróbujemy ten challenge tak czy inaczej przeprowadzić. Jeszcze istnieje, widzę, że duża możliwość, że my jesteśmy na wyspach i to będzie w ogóle mocno ciężkie, ale tak jak mówię, spróbujemy. Co z tego wyjdzie, to z tego wyjdzie, ale no myślę, że warto chociaż kurczę zacząć z tym założeniem, że będziemy grali samymi chłopami. Dobra, no tu ewidentnie nic nie ma. Poza tym, skoro już jesteśmy w epoce kamienia i nic za bardzo się nie dzieje, to muszę wam powiedzieć o czymś bardzo fajnym, mianowicie o wydarzeniu, które się dzieje aktualnie u nas na Discordzie. Aktualnie w zasadzie to nie jest do końca dobrze powiedziane, bo to wydarzenie będzie trwało na pewno długo. Jest to tak zwana mikroliga. W zasadzie nazwę chyba Carlos wymyślił. Jest to jakby bardzo precyzyjna nazwa? No w zasadzie tak. O co tu chodzi? Chodzi mianowicie o to, że chłopaki co jakiś czas, ja w zasadzie też postaram się, zobaczymy jak to wyjdzie, ale postaram się, chłopaki co jakiś czas organizują na naszym serwerze Discordowym eventy, to znaczy turnieje, jednodniowe, szybkie turnieje, wiecie, no kto się zejdzie, kto się zbierze, ten będzie grał i tak to generalnie... Ja pierdzielę. Gość wyszedł. Tak, to są chyba wyspy. I tak to generalnie wygląda. Czyli od czasu do czasu pojawiają się właśnie takie turnieje. Gramy to zupełnie gramy w zupełnie różne gry. Był Company of Heroes, był Dove, był War Selection było ostatnio. Nie tak dawno zresztą, bo dzisiaj jest wtorek, więc przedwczoraj było War Selection. Czy to jest przejście, to jest pytanie. Przypuszczam, że nie. Więc no, generalnie jakby trochę tego jest. Rzecz w tym, że każdy turniej jest jakby rozpatrywany z osobna jednocześnie i jednocześnie każdy turniej jest jakby rozpatrywany zbiorowo. Czyli mamy taki wspólny ranking dla wszystkich turniejów, gdzie każdy z graczy, który powiedzmy wygrał dany turniej, dostaje 4 punkty, kto zajął drugie miejsce dostaje 3 punkty, ten kto zajął trzecie miejsce dostaje 2 punkty. Okej, tu jest jakiś scout, więc tutaj ewidentnie nie ma chyba wysp. A tymczasem każdy, kto w ogóle brał udział w turnieju, dostaje punkt 1. Co to oznacza? To mianowicie oznacza, że każdy uczestnik no, będzie po prostu jakiś tam punkt dostawał i mamy później taką jakby zbiorową tabelę, gdzie, okej, jest przeciwnik jakiś, gdzie podsumowujemy wszystkie jakby te punkty ze wszystkich możliwych turniejów. Czyli nie chodzi tutaj o to, żeby wygrał ten, kto jest jakby najlepszy, tylko ten, kto jest zwyczajnie najaktywniejszy w danym wydarzeniu. I taki jest generalnie cel. To jest jakby metoda jakby pobudzenia trochę aktywności na naszym Discordzie, naszym serwerze Discordowym, który ostatnimi czasy ma się i tak w zasadzie całkiem dobrze, ale no myślę, że spokojnie można to jeszcze podbić. O, cholera. Więc no to jest właśnie jedna z metod jeszcze podbicia jakby aktywności na serwerze. No i oczywiście poza tym, no chcemy jakieś fajne wydarzenia organizować. No ja troszeczkę... Co? Bastion? A to mnie zaskoczył, chłop. Ja go chciałem właśnie bastionami zraszować, a on tu się widzę broni bastionami. To mamy problem. No cóż. W takiej sytuacji, co ja mogę zrobić? Mogę go tak czy inaczej zraszować. Tutaj mogę na przykład postawić bastion i on już tędy nie przejdzie. Nie no, dobra, jakoś chyba przejdzie, ale... Okej, on tu stawia świątynię. No zobaczymy. Coś spróbujemy zrobić. Idziemy w Europę Wschodnią. No, i co z tego wyjdzie, to z tego wyjdzie. I generalnie tak to wygląda, czyli zbieramy sobie punkty jakby przez uczestniczenie w wydarzeniach i oczywiście wygrywanie w nich. Więc no, coś takiego. Taki jest generalnie plan. Problem w tym, że ja, nie wiem, to nie jest Age of Empires, tutaj z jakimś głupim tygrysem my sobie nie poradzimy za bardzo. Dobra, chrzanić ten bastion. Jak będziemy mieli techa, to się wtedy pójdzie w wieżyczki i tyle.
weźmiemy tych wszystkich z drewna i zaczniemy budować gościowi wieżyczki na twarzy i tyle. No, taki jest generalnie plan. Więc no, zachęcam, żeby brać udział w takich wydarzeniach, szczególnie, że właśnie ostatnio był turniej z War Selection. No więc no, coś, co powinno was interesować. On jeszcze nie został rozstrzygnięty, bo my jakby cały czas, wiecie, cały czas nabieramy doświadczenia w tego typu wydarzeniach. Jeszcze nie do końca jakby wiemy, jak to wszystko zorganizować. No i wiecie. I z tego względu... A, muszę ulepszyć kuźnię. Dobra, damy radę. I z tego względu ten turniej nie został zakończony, ten niedzielny, bo po prostu było na tyle dużo osób, że ciężko to było zrobić wszystko w jeden dzień. Mimo że to są teoretycznie turnieje jednodniowe, ale ci chłopi są słabi w porównaniu do chłopów, kurczę, z Age of Empires. Jeden krokodyl, jeden tygrys, ja już nie mogę w ogóle tędy przejść, nie? O, i czy mamy supply block? Jasne, że mamy supply block. Kurde, już tu kolejne krokodyle walą. Dobra, ale spróbujemy tak czy inaczej tędy przejść. Zobaczymy. Oj, tu coś idzie. Oj, to niedobrze. Jak to tylko scout, to okej. Okay. No to tylko scout niby. Co? Nic nie trafiło? Dobra. O, kolejny scout. Okej. Okay. To mi się nawet podoba. Spróbujmy może tak przejść, żeby nie zruszyć tego... tego tygrysa. Dobra, tu się robi wszystko jak należy. O, tutaj by się ładnie... Nie no, musimy go zruszyć. Ale spróbujemy go zabić po prostu. Także zachęcam do uczestniczenia. Teraz będzie najbliższy turniej Wdowa. A kolejne, no to zobaczymy. Na pewno w Warhammera planujemy. Ja planuję chociażby zorganizować turniej FFA. Na pewno w War Selection, no zobaczymy, czy jeszcze będą, czy nie. To wszystko wyjdzie w praniu. Na pewno Wdowa będą, bo u nas Wdow jest bardzo mocno ostatnimi czasy popularny. Więc Wdowa będą. I tyle. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Budujemy wieżyczki. Potrzebujemy dużo drewna na pewno do wieżyczek. Niebieski przegrał. Ja pierdziele, nie mówcie mi. To będzie... No nie wiem. O, jeszcze tu idzie cholerny krokodyl, bo wieżyczka zaczęła do niego strzelać. Może go ściągniemy na tych typów, co? Tak, ściągniemy. Ja nie zdążę zbudować wieżyczki. Przecież on na hita zabija. Oj, ta zwierzyna. Patrzcie na to. Dobra. Krokodyl chyba do nich pójdzie. Albo i nie. Zginął od wieżyczki, bo wieżyczka... Dobra, stawiamy. Zobaczymy, co się wydarzy. Weźmy więcej tych chłopów trochę. O, wiedziałem, że tak będzie. O, on ma tu już hordę Snow Warriorów. Czyli to nie wypali. Raczej. Okej. No to wiecie co? Nie. Wiecie co? Zbudujcie tutaj wieżyczki, żeby się lepiej przed nim może wybronić w ten sposób. Chociaż jakieś tam straty zadam, na pewno, nie? Wszyscy chłopi, oni nic nie robią w tej chwili. Moi chłopi tu przeżyli? Ale jaja. Dobra, to budujcie wieżyczkę tutaj. O, jeżeli to się uda, to będzie cyrk po prostu. Wątpię, żeby się udało. Ale spróbujemy. Dobra, no w takim razie olać temat i lecimy dalej. No, widzę, że dwóch graczy już zginęło w tej chwili, więc no tak troszkę średnio to wygląda. No i patrzcie na to. No, skąd on przelazł w ogóle, no? Szanić tych chłopów. Scout mój stoi nadal. Dobra, no niech oni latają w takim razie za moimi chłopami. Nie widzę problemu. O, tu do krokodyla ich ściągniemy. No, nawet chłopami leci za mną, ale jaja. O, zrezygnował.
Okej. O, jednak idzie. Czekajcie, czekajcie. Cicho, cicho, cicho. Może się uda. Znowu mamy supply block. Aj, no nie udało się. Żółty napisał hi. Czy on dopiero wszedł do gry? Ja nie wiem, no. Kurczę, no, no. Nie ma jakiegoś ruchu dzisiaj w tym War Selection. Co tu dużo gadać? Dobra, no niech te krokodyle ich tu pozałatwiają trochę. Ja zaraz przybędę z odsieczą, nie? Mamut. Pięknie. Po prostu tego było nam trzeba, nie? W sumie może i tak, bo sobie go ubijemy i będziemy tu mieli żarcia sporo. Dobra, damy radę. No i zbierajcie mamuta i pięknie. Dobra, średniowiecze jest, ruszamy. Czy ja mogę jakieś ulepszenie do wieżyczki zrobić? Wydaje mi się, że nie za bardzo. Więc próbujemy, ciśniemy. Jednocześnie zbieramy powoli już kasę na IR, że tak powiem. Mamy 13 chłopa, więc ja tą wieżyczkę powinienem zdołać postawić, chociaż on się tu ewidentnie zastawił swoimi wieżyczkami. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ja spróbuję to jednak zacząć i skończyć, nie? Tym razem, dla odmiany. Jesteśmy atakowani. No wieżyczka do nas bije, ale no spróbujemy, spróbujemy. Idą. Dobra. Na razie sobie radzimy. Druga wieżyczka za chwilę stanie. Tu postawimy... Dobra, z trzecią sobie dajmy spokój na razie. Naprawmy to. Naprawmy to. Postawmy tam jeszcze jedną. Ucieknijmy kawałeczek. Zniszczmy to. Cofnijmy się. Dobra, oni tu będą latać za nami i poginą, więc to jest w sumie całkiem dobry scenariusz dla nas, korzystny. Na pewno. Biją wieżyczkę, to dobrze. Byle nie w chłopów, nie? A jednak, dali radę. Kurde, dużo tego jest. Postawmy jedną tutaj. Już straciłem dwóch chłopów w tej chwili. Jednak za mną tutaj latają chłopaki. Dobra. Kurde, nieźle, nie? Stawiamy kolejną. Może zdążymy. Chyba tak, chyba zdążymy. O, ci chłopi nawet biją nieźle, nie? Dobra, zbudujmy jeszcze jedną tutaj. No musimy się przebić przez te wieżyczki tutaj na tej pierwszej linii, bo inaczej to się inaczej nie uda tego zrobić, wydaje mi się. Dobra, tutaj zbierają, okej. Idą włócznicy. Szybciej, 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 szybciej. Dobra. Okej, okay, spora siła ognia. Dajmy tutaj tych kompanów. Okej. Okay. Na razie to wcale nie wygląda źle. No jest to na pewno wkurzająca taktyka, ale no, wiecie. Miała wkurzać, więc wkurza, więc no spełnia swoje zadanie, za to dużo gadać. O, już nie są... A, jeszcze, no jednak zniszczą. No patrzcie na to.
Dobra, tamta wieżyczka padnie tak czy inaczej. Więc tu już nadciąga wsparcie. Bardzo dobrze. Okej, okay, pięknie. Tu spokojnie możemy postawić. Poczekajmy jeszcze chwilę, aż tu podejdzie wsparcie. O, już mogę pójść na średnie. A, jeszcze magazyn. Dobra, ten magazyn mogę zniszczyć. Ten magazyn też mogę zniszczyć. Tu postawimy jeszcze jeden. Ten się ulepszy. Ten w zasadzie też można zniszczyć. I to by było na tyle. Dobra, budujcie. Okej. Jeszcze przystań. A, jeszcze przystań muszę ulepszyć. Dobra, jak wygląda sytuacja? Całkiem nieźle. Kurde, on dużo ma tych włóczni. Dobra, no siła ognia jest niezła już teraz. Powinniśmy sobie w razie potrzeby... Czy on idzie na mnie? Chyba tak. Ciekawe. On chyba rzeczywiście idzie na mnie. Oj, nie za dobrze. Okej. No, on idzie ewidentnie na mnie. O kurde. A to ci. Pomyślał i to ja... No, nieźle pomyślał gość. Dobrze pokombinował. A tu spokojnie. Sobie powinniśmy dać radę. Tu już też w sumie sobie dajemy radę. Przegrał. Mypik przegrał. No i gitara. I gitara. Dobra, zróbmy późne średniowiecze w sumie. Czekajcie, jeszcze jakiś magazyn jest? Dobra, ej, już nie traćmy tych chłopów więcej. Dobra, no. O kurde, biją mnie. Okej, dobra. Już wieżyczki to wytłukło, wszystko co to tajstwo, które tutaj zostało po gościu. No i został mi w tym momencie jeden przeciwnik, więc trzeba będzie coś z nim zrobić. Ale muszę go dojechać wieżyczkami, tak czy siak, no bo... Taki jest cel scenariusza, więc tak, zobaczmy. Mamy skauta, więc wyślijmy go, niech on w sumie zobaczy, co tam się dzieje. Tu widzę, że te łódki mi zostały poniszczone, więc no zrobimy jeszcze ze dwie. No i co? A, tu był magazyn, który został zniszczony. No to było troszeczkę głupie i nierozsądne, ale cóż. Zdarza się. Zdarza się. Okej, zaczyna się. Widzę tutaj ciężko zbrojnych rycerzy. I to mnie niepokoi, kurczę. Tu jest żółty już. On tu już jest i on ma dużo tych ciężko zbrojnych, więc... Wow, on ma bardzo dużo tych ciężko zbrojnych. Tam wybija tych chłopów gościowi, który już zasadniczo przegrał, więc ja jedyne co mogę zrobić, to się wycofać i spróbować totalnie tutaj się zamurować tymi wieżyczkami. On tu będzie po kolei niszczył te, a ja tu spróbuję. Już mam IR na wylocie. Więc jest jeszcze nadzieja. Zaraz zacznę ulepszać te wieżyczki tutaj. Kusi mnie, żeby walnąć mur. Walnę mur. Przesadzam, to nie jest pierwszy raz w życiu, kiedy buduję mur, ale... Ale trzeba przyznać, że takie wynalazki to nie jest raczej, wiecie, mój konik. Więc dobra, jest IR. A, kuźnię muszę ulepszyć. No tak. Nie mam żelaza, żeby ulepszyć kuźnię. No tak. Dobra, no ten ciężko zbrojny to już gdzieś sobie polas chyba. Ulepszmy chłopów, mamy tu pięciu... Co tu się odwaliło? A, bo oni przestali budować, bo już się IR skończyło chyba, dlatego. No szybciej. Kurde. Szybciej.
Dobra, stawiamy w sumie. Tak robimy. On tu może przejechać, co najgorsze. Ale w miarę szybko się to ulepsza. Dobra, on wszystko niszczy. Dobra, dobra. Zaraz się zbuduje pierwsza. Okej. Szybciej. Kurde, ależ to będzie na styk. Tego już nie zdążę w tej chwili ulepszyć. Dobra, wieżyczka zbudowana. Drugą. Okej, okej. Nie, wiedziałem, że to będzie najgorsze. O, fatalnie. Masakra. No ten mur, gdybym postawił ten cholerny mur, to jeszcze historia mogłaby się zupełnie inaczej potoczyć. Uciekajcie. Nie, ty, sami chłopi, nie mogę robić milicji. O kurde. Pechowo. No dobra, na razie nie wygląda to tragicznie. Mimo wszystko. Mimo wszystko. Dobra, jeszcze jeden uniwersytet poproszę. Dobra, co tu się dzieje? Biegajcie, biegajcie dalej. Albo w sumie uciekajcie do wieżyczki. A, tylko że oni naprawiają. Dobra, biegajcie dalej tam. Ja w końcu to powybijam, nie? Pytanie, kiedy będzie to w końcu? To siła ciężko zbrojnych rycerzy, kurczę. Dobra, ale nic, na razie sobie jakoś tam dajemy radę, nie? Anulujmy tu produkcję, nie ma sensu tracić tych chłopów. Dobra, no odbuduj to w sumie. Odbuduj, odbuduj, co? Kogo tam obchodzą ci ciężko zbrojni? Niech on jedzie tam na północ, nie? Mamy z drewnem, mamy ze wszystkim mamy problem generalnie w tej chwili. Dobra, niech jedzie, niech jedzie. On tu traci rycerz za rycerzem, więc jest dobrze. Jest na razie jest w miarę dobrze. Dobrze, dobrze, powybijajmy te jelonki i będziemy mieli zawsze żarcie z tego, nie? Kawaleria gdzieś tam zwiała. Nie problem, w porządku. No tylko, że to można zrobić tylko wtedy, jak się zblobuje tak ładnie. To cała horda jelonków. Dobra, mamy problemy z drewnem, więc weźmy to tych gości tutaj, do tego drewna. Tutaj zbierają chłopaki, ale... okej. Dobra, no niech zbierają w takim razie. Nawrócili się, ciężko zbrojni. No trudno. Dobra, do drewna, do drewna, do drewna. Wiecie co, wy sobie darujcie te domki. Chociaż one by się przydały mega, ale w tej chwili sobie darujcie. Jesteśmy atakowani. No nie jest to duży problem. Skoro i tak mamy supply block. Dobra, ciężko zbroi zaorani, w porządku. I zobaczymy, zobaczymy co tu się uda dalej zrobić. Kurczę, no jest problem, bo on już też ulepsza do IR rzeczy, więc... No nie będzie łatwo to wygrać. Rzecz w tym, że mogę budować na przykład... Ale co to mi da? Armata przeciwlotnicza. Dobra, róbcie domki, róbcie to. Potrzebujemy supplya, no co tu dużo gadać.
Nie wiem, czy zbudujemy tą wieżyczkę, zanim on ulepszy tą, no ale już trudno, zobaczymy. No wydaje mi się, że to może być naprawdę ciężkie do wygrania. Jeżeli on nie miał tego IR, no to jeszcze okej, ale jako, że on już to IR ma na 100%, skoro ulepsza wieżyczkę, chyba, że on lepsza ją na wieżyczkę z balonem. Jest nadzieja. Tak! Nie wierzę, udało się, okej. To przyfarciłem trochę, bo już myślałem, że to rzeczywiście jest po ptokach. O, tu ładnie, patrzcie, jelonki podbiegają. To sporo żarcie będziemy mogli zbierać. Dobra, no i postawcie tutaj teraz tą wieżyczkę. Później tu magazyn. Będziemy mieli żelazo i żarcie. Dobrze, dobrze, nie jest źle. Nie jest źle. Z supply mamy troszeczkę problem, ale w razie potrzeby po prostu poulepszamy te domki. Nie musimy ich tam koniecznie budować. Chociaż tu się budują w sumie też, więc... No tego żarcia tutaj nam nie będzie brakowało. Raczej. Tylko drewna brakuje. Dobra, no nic. Okej, zrobiła nam się tu wieżyczka ze sterowcem, więc teraz wiemy całkiem sporo. Wiemy, że on jednak to IR ma. On buduje w tym momencie kopalnię żelaza. Zresztą my też możliwe, że wkrótce będziemy musieli zacząć, ale chyba jeszcze nie w tej chwili. Na razie potrzebujemy przede wszystkim żarcia i drewna. Okej, on próbuje zniszczyć nam tutaj tą wieżyczkę. Miejmy nadzieję, że uda nam się ją wznieść. Chociaż coś czarno to widzę. No nie uda się. Dobra, no to jak się nie uda, to się nie uda. Trzeba będzie więcej tych chłopów tutaj przyciągnąć. Zwalnimy jeszcze tych tutaj. No i on stawia już wieżyczkę. Problem polega na tym, że jak on nastawia tych wieżyczek, to my łatwego życia nie będziemy mieli. No cała nasza przewaga polegała na tym, że właśnie no... mieliśmy to IR przed nim. No... potrzebujemy dużo chłopów, żeby naprawdę to poustawiać. Jakaś arta? Nie ma żadnej stacjonarnej arty. Jeszcze jakby wziąć Niemcy, to oni mają chyba te bunkry czy coś. A my mamy Polskę, no. Dobra, weźmy więcej chłopa po prostu. Zbierzmy się i spróbujmy go tam przepchnąć. Nic więcej poza chłopami nie robimy w tej chwili. Więc no, spróbujmy. Stawmy dwie wieżyczki na raz i spróbujmy go stąd przepchnąć. Nie wiem, gdzie on jest dalej. Tutaj coś ma na pewno postawione. Zbiera kamień. Więc no, nie jest źle. Mamy całkiem dobrą widoczność. Mamy też supply block. Ok. Nie opłaca nam się chyba robić drugiego IR. Czyż nie? No, patrzcie na to. Ja nawet jednej wieżyczki nie jestem w stanie postawić. Buduję kolejną. No, to chyba nie wypali. A może? No, udało się niby. No, po części. Dobra, to zburzone. W sumie. Ej, to się chyba uda jednak. Okej. Oni nie chcą bić wieżyczki w zwarciu, chyba. Okej, no luzik, dobra, w porządku. Tu w ogóle są jagódki jeszcze, ale jaja. Podejdźmy, postawmy tutaj tą wieżyczkę. Najpierw, później dopiero tamtą. Dobra, nie jest najgorzej. Tutaj się przepchnęliśmy przynajmniej. Mamy cały czas supply block. To jest na pewno duży problem. Ale generalnie nie ma tragedii. Zburzył magazyn. Nie, to... Okej, widzi, co się święci. Dobrze. Świetnie. Ten kamień tutaj też poleciał w diabły. Dobra, idźmy tak. Chłopaki. Dobra, nie jest źle. Potrzebujemy dużo żarcia, ale to żarcie... Mamy dużo drewna, mamy dużo żarcia generalnie, więc... Okej. Powoli kontrolę nad mapą przejmujemy. To jest też na pewno dobry znak.
Tu ten kamień jest, widzę, zastawiony. Postawimy jeszcze tutaj wieżyczkę. Jedną postawimy tutaj i tą prawdopodobnie, tutaj postawimy jeszcze jedną. Prawdopodobnie tą zamienimy na sterowiec. Okej, okay. Dobra, dzieje się, on tu próbował postawić wieżyczkę na linii frontu i tam widzę, że już chłopi jego zbierają. Więc to jest dobry znak. Powoli, bo on możliwe, że nie ma za bardzo armii. To byłoby mega, mega optymistyczne. Pozytywne zaskoczenie. On zbiera drewno. Tu jest magazyn jakiś, dobra. No powoli skracamy mu ten kąt. Jeżeli nie zrobi jakiejś arty dużej ilości, to kto wie, może będziemy w stanie to wygrać. Może. Jest oczywiście nadal wielka niewiadoma, ale... Pięknie, patrzcie. On tutaj ma budynki poustawione, więc szybko postawmy wieżyczki. Dobra, tutaj jeszcze jedna, tutaj kolejna. Plus jest taki, że mamy, wydaje mi się, podaż chłopów, że tak powiem, znacznie większy niż on. Coś bije. Kurde, żołnierze. Naprawiajcie, szybko. Skoro to stanęło, to naprawiajcie. Dobra, tam kolejna, aj. Naprawiajcie. Chłopów ci u nas dostatek, jak wiadomo, nie? Więc... Kurde, no to pograne. A tak było pięknie. Grube Berty. Co tu zrobić? Okej, no on ma 6 grubych Bert, wiecie, znikąd nagle zrobionych. Jedyna nadzieja w chłopach. Czy my będziemy w stanie w razie... Tylko, że on ma, patrzcie, on dobrze gra. On ma żołnierzy i on ma grube Berty. Więc to jest combo, które jest bardzo dobre. Patrzcie, jaki to ma zasięg. Ilu ja mam chłopów? Ja nawet nie mam 90, kurczę, chłopów. Mimo, że te uniwersytety nieustannie pracują. Zróbmy jeszcze ich kilka, powiem wam szczerze. Zróbmy tak ze 3 jeszcze. Albo nawet ze 4. Mamy dużo żarcia, mamy dużo tego drewna. I tam ci chłopi poginęli. Nie, no ja myślę, że grube Berty to skończą jednak, mimo wszystko. Jedna salwa i po wieżyczce. A ja tu nie mam niczego... czekajcie, w sumie... Można by im... Tylko, że tutaj nie ma jak im utrudnić przejazdu, bo ja mogę te kamienne bloki nimi budować. Stone mine wystarczy, że zrobię. O, on przeżył. Dobra. Okej. Okay. Wow. No patrzcie, kolejne 4. Zrobił już tutaj sterowiec, mam mnóstwo żołnierzy. Nie wiem, czy zdążę w ogóle tego debarkadera zrobić. Teoretycznie, jakby grube Berty podjechały jakoś mocno blisko, to byłbym w stanie chyba wygrać. W sensie, rzuciłbym chłopów na grube Berty na mele i spróbowałbym żołnierzy powybijać po prostu wieżyczkami, ale no to się nie uda. Myślę, że on, no, on już ma zasięg na uniwerki. Mam za mało budynków mieszkalnych w tej chwili. Ej, zaraz, jest jeszcze szansa. Zaraz. Jakby tutaj zrobić te o... Już chyba nie zdążę. Kurde, za późno. A idźcie do ataku. Dobra, mamy supplya? Nie, mamy. Debarkader, gdzie jesteś? Tam podpłyń i spróbujemy się przerzucić. Jeżeli oni zdążą zbudować te bloki, to oni trochę czasu zajmie, zanim przejadą. Róbmy chłopów, mamy żarcie. Spróbujmy pozabijać żołnierzy. Dobrze. Niech Berty strzelają po chłopach. Dobrze jest. To może tam do tego. No i co? Kurde.
No budujcie szybciej to, no. Co z tym debarkaderem, no? Aj, no już nie mamy w ogóle drewna. A, kamienia w sensie, bo oni budują te, o, i to jest drogie. Cholernie zapewne. Dobra, spróbujemy tu troszeczkę podbić. Wieżyczki padają, no nie zdążę tych bloków pobudować, nie ma szans. Aj, no szkoda. Strasznie się to długo... O, patrzcie, tu w ogóle nie robią nic. Jest debarkader? Dobra, i co, ja mogę tu załadować rzeczy? On jest strasznie wolny. Coś czuję, że ja tam w ogóle nie dopłynę. Już mnie nie stać. Co tu strzela? Ładujmy się. Zobaczymy, zobaczymy. Spróbujemy to zrobić. Okej, okej. Patrzcie, patrzcie, ile on ma miejsca. 46 chłopa. Jest szansa. Szybciej, szybciej, szybciej. Nie no, myślę, że nie ma szans, ale jest szansa. Dobra, dobra. Okej, czekajcie, róbcie dalej tych chłopów, nie? A wy chłopaki... A, tylko my potrzebujemy surowców, żeby później zbudować ewentualnie te... Dobra, debarkader, ciśnij, ciśnij. Tu się wyładujemy i zobaczymy, co dalej. O ile on w ogóle dopłynie. Okej, zaczyna się. Ostateczne starcie. Au. Patrzcie, ja nie jestem w stanie w ogóle w zasięg podejść. Ale próbujemy. Spróbujemy podejść chłopami w zasięg i bić grube berty. Tymczasem tutaj nasze siły desantowe już się pojawiły. Mamy kawał drogi do przejścia, żeby w ogóle tam dotrzeć. Ale zobaczymy. Jesteśmy atakowani. O nie, nie zdążę. Naprawiać, naprawiać, naprawiać. Naprawiać. Kurde. Ale nie zrobiłbym tego tak czy inaczej, wydaje mi się. Za dużo wieżyczek. Za dużo wieżyczek. No patrzcie, ci chłopi nieźle sobie, ale nie, te berty i tak ich wytłuką. Ale on nie miał tego wcale więcej, nie miał w ogóle żadnych jednostek poza tymi bertami. Tu zbierał żelazo, on nie miał w ogóle żelaza chyba. No kopalnie miał w sumie z drugiej strony. Gdybym odrobinę wcześniej go przycisnął, gdybym troszeczkę lepiej zagrał, że tak powiem, i odrobinę wcześniej go przycisnął, to byłbym w stanie to wygrać. Gdybym to zablokował, te wszystkie fabryki, byłbym w stanie to wygrać. Tu jest jedna gruba berta, która doszła więcej, nie? Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zerknijcie na Discorda. Może zainteresuje was wspomniany turniej mikroliga nasza. No i tyle z mojej strony. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.